W dzisiejszym filmie zobaczycie 5 producentów filmowych oraz ciekawostki dotyczące ich symboli. Nie przedłużajmy, cześć wszystkim, zaczynamy! Startujemy od założonej w 1912 roku wytwórni filmowej Paramount Pictures. Pierwsze logo firmy było wzorowane na górze Ben Lomond w stanie Utah, jednak z czasem zaczęło ono przypominać peruwiańskie Artesón Rayo. Wzniesienie otoczone jest gwiazdami, których w pierwotnej wersji było 24. Odpowiadały one liczbie aktorów z kontraktami w wytwórni. Aktualnie liczba małych gwiazdek spadła do 22, jednak nikt nie wie dlaczego. Kolejną firmą na liście jest Walt Disney. Założona w 1923 roku przez dwóch braci, Walta i Roya, wytwórnia umieściła w swoim logo znany wszystkim zamek, który posiada oczywiście swojego realnego odpowiednika. Początkowo był to Schloss Neuschwanstein, który znajduje się w południowych Niemczech. W 2006 roku logo uległo komputerowemu odświeżeniu i tym razem za wzór posłużył zamek Kopciuszka z Disneylandu na Florydzie. Trzecia pozycja to powstała w 1924 roku wytwórnia filmowa MGM, czyli Metro-Goldwyn-Mayer. Logo firmy od pierwszych jego wersji przedstawia głowę lwa oplecioną złotymi wstęgami. Co ciekawe, na przestrzeni lat swojego wizerunku użyczyło kilka lwów, zaczynając od Slatsa, a kończąc na wyświetlanym do dzisiaj Leo. W sieci krąży wiele negatywnych plotek o tym, jak powstaje słynne ujęcie, jednak żadna z nich nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Zwierzęta nie są w żaden sposób maltretowane, a ekipa filmowa obchodzi się z nimi z największą starannością. Następna wytwórnia na liście to prawdziwy młodzieniaszek w porównaniu do reszty. Założona w 1994 roku wytwórnia filmów DreamWorks, choć jest na rynku zaledwie 23 lata, to ma na swoim koncie takie hity jak Shrek, Kung Fu Panda, Gladiator oraz wiele, wiele innych. Rozpoznawalne na całym świecie, logo firmy przedstawia wędkującego na księżycu chłopca. Postać ta nie jest jednak przypadkowa, gdyż przedstawia syna Williama Hunta, który jest ilustratorem wytwórni. Materiał kończymy kilkoma ciekawostkami na temat loga wytwórni Columbia Pictures. Stworzony w 1924 roku obraz, który ukazuje kobietę trzymającą świecący znicz, jest symbolem Stanów Zjednoczonych. Z czasem logo uległo oczywiście kilku przemianom. Dodano chmury w tle, złagodniał rozbłysk znicza, a ubranie kobiety stało się bardziej eleganckie. I tak od 1996 roku ukazywana jest wersja ostateczna obrazu. Na tym kończymy naszą krótką, hollywoodzką przygodę. Dzięki za oglądanie. Pozdro.